Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale Marisa z Pazurem. Witam Was ponownie po krótkiej przerwie spowodowanej niestety alergią, która troszkę ma związek z paznokciami, więc opowiem o niej troszeczkę w kolejnych filmikach. A tymczasem dzisiaj filmik dla osób bardzo, bardzo początkujących, dla osób, dla których być może tytany są nowością, które nigdy tego systemu nie próbowały, więc dzisiaj bierzemy na tapetę tytany krok po kroku. Jak widzicie, będę kłaść tytany na moich zupełnie gołych paznokciach, bez niczego. Jeżeli wiecie, jak kłaść tytany, to mimo wszystko zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Być może dowiecie się czegoś nowego, czego jeszcze nie wiedzieliście, czegoś, co być może będziecie chcieli wypróbować, może zrobicie trochę inaczej, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam również oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Już niedługo mam nadzieję, że osiągnę 500 subskrybentów, a wtedy czeka na Was na pewno wielkie, wielkie rozdanie, więc serdecznie zapraszam. Jak widzicie, kolory mam z firmy Revel. Jeden ciemnobordowy, drugi bardzo ciemny, taki brokatowo-bordowy. Wydaje mi się, że będą do siebie bardzo super pasować. Zgromadzam wokół siebie wszystko, co mi będzie potrzebne, czyli moje wszystkie płyny, bazę, aktywator i top. Oprócz tego pudry, oprócz tego wszystkie narzędzia, które mogą mi być potrzebne, takie jak pędzelek do obtrzypywania nadmiaru pudru, coś szpiczastego, ja mam szpikulec do oczyszczenia skórek dookoła. Może to być na przykład patyczek do manikuru, może to być zwykła wykałaczka, coś, żeby przejechać wokół paznokcia i oczyścić skórki. Aby nasza stylizacja była trwała, musimy zadbać o to, aby nasz paznokieć miał odpowiednią grubość w odpowiednim miejscu, czyli musimy zbudować tak zwany apex. Jest to rzecz bardzo ważna. Apex jest to ta górka, która nadaje siłę i trwałość paznokciom. I za chwilę, krok po kroku, jeżeli nie wiecie, co to jest apex, nie wiecie, jak go zrobić, za chwilę, krok po kroku, pokażę Wam dokładnie, o co mi chodzi. Chodzi o to, aby utworzyć strukturę, która zabezpiecza nam cały paznokieć. W tym celu nałożę trzy dipy budujące. Będą to dipy częściowe. Jeden za drugim będzie coraz większy, coraz większy i będą się zbliżać coraz bardziej do skórek. Służą one temu, aby zbudować strukturę i wzmocnić nasz paznokieć. Można to zrobić za pomocą pudru Clear. Większość producentów zaleca, aby utworzyć naszą bazę za pomocą pudru Clear. Natomiast ja tego nie robię z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że mam bardzo dużo kolorów i chcę je wykorzystać. Po drugie, dlatego że tak się nauczyłam i tak się przyzwyczaiłam. A po trzecie, dlatego że na kamerze nie będzie widać pudru Clear, więc robię to kolorem, który będzie bardzo, bardzo dobrze widoczny. Wybór metody zależy od Was. Możecie położyć pierwsze trzy dipy za pomocą pudru Clear. Ja zrobię to kolorem. Tak wygląda mój pierwszy dip. Jest to dip częściowy, tylko na brzegu paznokcia. Kolejny dip obejmie ten poprzedni oraz brzeg paznokcia. Zrobię taką łunę, że tak powiem. Za każdym razem staram się nakładać bazy jak najcieniej. I bardzo ważne w metodzie tytanowej jest to, aby nie czekać za długo po nałożeniu bazy. Trzeba po prostu od razu zadipować ten paznokieć, ponieważ baza na naturalnym paznokciu bardzo szybko wyschnie i po prostu ten nasz puder się nie będzie miał do czego przykleić. Po nałożeniu bazy, zadipowaniu paznokcia, strzepuję nadmiar pudru, który znajduje się na paznokciu i na palcu, za pomocą miękkiego pędzelka. Nie musi to być żaden specjalny pędzelek, może to być pędzelek do makijażu. Chodzi o to, żeby po prostu strzepał nadmiar tego pudru, który inaczej, jeżeli go zostawimy, dostanie się do buteleczki z bazą i po prostu ją zanieczyści. Teraz nakładam mój trzeci dip i postaram się dojechać do samych skórek, ale nie dotykając tych skórek, i rozprowadzę bazę dokładnie po całej powierzchni paznokcia, ujmując poprzednie dwa dipy razem z tą warstwą. Bardzo pomocne jest oczyszczenie skórek dookoła jakimś szpiczastym narzędziem. Tak jak mówię, może to być patyczek do manikuru. Chodzi o to, aby ta baza z pudrem, która ewentualnie być może dostanie się na skórki, co każdemu się może zdarzyć, aby po prostu do tych skórek nie przylegała i żeby zapobiec jakimkolwiek zapowietrzeniom, które mogą w ten sposób powstać.
Kolejne dipy położę już na całej powierzchni paznokcia, ujmując ze sobą wszystkie poprzednie dipy, które położyłam poprzednio. Za każdym razem staram się, aby warstwa bazy była jak najcieńsza i za każdym razem po zadipowaniu oczyszczam skórki dookoła moim szpikulcem. Ja z reguły kładę 5 do 6 warstw dipów na każdy paznokieć. Może Wam się to wydawać, że jest to bardzo dużo, ale ja tak naprawdę zalecam 5 do 6 warstw, cieniutkich warstw pudru tytanowego, dlatego że po pierwsze jedna do dwóch warstw, minimalnie jedna warstwa zostanie spiłowana przy biłowaniu. Poza tym w momencie, jeżeli położycie tych warstw niewystarczającą ilość, jeżeli będzie za cienko, no to wtedy te tytany mogą się łamać, one po prostu będą pękać jak szkło i nie o to nam chodzi, bo spędzamy czas i jakieś tam pieniążki na to, żeby mieć piękne paznokcie, żeby ta stylizacja była trwała, więc postarajmy się o to, aby rzeczywiście taka była. Wiadomo, że nie mogą też one być za grube, ja też nie lubię zbyt grubych paznokci, dlatego kluczem do udanej stylizacji jest kładzenie bardzo, bardzo cienkich warstw bazy. Tak wygląda mój paznokieć po nałożeniu tych wszystkich warstw. Teraz zrobię dokładnie to samo na pozostałych paznokciach, oprócz paznokcia serdecznego, na którym chciałabym zrobić akcent i chciałabym położyć ten puder brokatowy, który ma to do siebie, że jest troszeczkę grubszy, więc trzeba troszeczkę inaczej się z nim obchodzić, ale o tym za chwilę. Teraz krótki test. Tak wyglądają moje paznokcie po nałożeniu tych wszystkich warstw. Wykonałam dokładnie te same kroki, co na palcu wskazującym. Jak widzicie, jest tych warstw troszeczkę na paznokciach, ale nie jest to nic, czego nie da się wypiłować. Jeżeli nie wiecie, jak piłować, to polecam mój filmik o piłowaniu, który będzie zalinkowany w prawym górnym rogu. A teraz trochę o pudrze z drobinkami. Jest on zazwyczaj o wiele grubszy niż normalne pudry, dlatego nie radzę budowania nim żadnej bazy, nie radzę budowania więcej niż 2-3 warstw maksymalnie, dlatego że pogrubia on bardzo, bardzo nasz paznokieć. Można zbudować paznokieć za pomocą koloru. Jeżeli będzie to kolor korespondujący z brokatem, nie ma absolutnie żadnego przeciwieństwa, żeby tego nie zrobić. Ja dzisiaj zbuduję moje warstwy za pomocą pudru Clear i po nałożeniu moich 3 warstw bazowych nakładam już na cały paznokieć cienką warstwę bazy i dipuję cały paznokieć w moim brokacie. W ten sposób nałożę 2 pełne warstwy brokatu. Pudry brokatowe są troszeczkę bardziej skomplikowane, są one troszeczkę bardziej gruboziarniste, troszeczkę ciężej się nakładają i wymagają troszeczkę więcej bazy, dlatego że ta baza wchodzi pomiędzy te drobinki, ta powierzchnia jest nie jest zupełnie gładka, jest taka trochę chrupowata, dlatego nie przestraszcie się, jeżeli musicie położyć troszeczkę więcej bazy. Jest to po prostu spowodowane właściwościami tego właśnie brokatu. Po nałożeniu wszystkich warstw na paznokcie bardzo serdecznie polecam Wam zabezpieczyć Wasze paznokcie dodatkowo jedną warstwą Clear, jedną bądź w przypadku brokatu można nałożyć 2. Dlaczego? Dlatego, że taki Clear jest bardzo, bardzo cienki, jest bardzo miałki, nie będzie on miał aż takiego znaczenia, nie dodaje on aż tak dużo grubości, natomiast jest konieczny przy zabezpieczaniu brokatu, dlatego, że jeżeli go nie nałożymy, to po prostu ten brokat się spiłuje przy piłowaniu i będzie po prostu bardzo brzydko wyglądał. Thank you.
Po nałożeniu wszystkich warstw na paznokcie przychodzi czas na użycie aktywatora. Aktywator jest bardzo, bardzo ważnym krokiem w systemie tytanowym. Aktywator powoduje utwardzenie wszystkich warstw, które nałożyliśmy wcześniej. Bez aktywatora baza z pudrem cały czas pozostanie w sumie taka dosyć miękka i nie będzie się trzymać. Dlatego jest to bardzo ważny krok, nie należy go pomijać i bardzo polecam stosowanie dosyć obfitej ilości aktywatora, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie wiecie, że macie troszeczkę więcej warstw. Jest to ważne, aby zabezpieczyć nasze paznokcie. Po wyschnięciu można postukać troszeczkę w paznokcie. Jeżeli wydają one taki trochę głuchy dźwięk, oznacza to, że aktywator zrobił już swoje zadanie i może już wstąpić do piłowania. Jak mówiłam wcześniej, mam osobny filmik na temat piłowania. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmiku. Zawiera on 5 bardzo łatwych kroków piłowania i w jaki sposób możecie osiągnąć za każdym razem taki sam kształt paznokci. A tak wyglądają moje paznokcie po wypiłowaniu. Jak widzicie, większość tej grubości na wolnym brzegu została wypiłowana właśnie dzięki moim 5 krokom piłowania. Paznokcie są super zabezpieczone, mają każdy taki sam kształt. A teraz przystępuję do nałożenia kolejnej warstwy aktywatora i bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam nałożyć po wypiłowaniu i wypolerowaniu paznokci jedną dodatkową warstwę aktywatora. Pozwoli to aktywować tym warstwom, które być może zostały odsłonięte podczas piłowania oraz pozwoli to również na szybkie wyschnięcie naszego topu. Po nałożeniu aktywatora, odczekaniu około minuty do 2 minut, po odparowaniu tego aktywatora przecieram paznokcie wacikiem bezpyłowym i nakładam top. Przy nakładaniu pierwszej warstwy topu ważne są dwie rzeczy. Rzecz pierwsza to taka, aby nie nakładać topu zbyt dokładnie. Brzmi to bardzo dziwnie, ale naprawdę polecam Wam 2-3 machnięcia po paznokciu. Dlaczego? Dlatego, że w tych paznokciach znajduje się dosyć dużo aktywatora, który powoduje stwardnienie, szybkie stwardnienie i wysychanie tej bazy, co również zaczyna się na pędzelku. Dlatego, aby tego uniknąć, szybko przecieramy te paznokcie naszym pędzelkiem stopem i wycieramy pędzelek o właśnie wacik bezpyłowy, po to, aby nie zanieczyścić naszej buteleczki stopem poprzez aktywator. Ta pierwsza baza topu nie musi być idealna, mogą tam być jakieś niedociągnięcia, bo zawsze nakładam 2 warstwy topu, można nałożyć na przykład również i 3, co można wypróbować, bardzo polecam, będą te paznokcie się naprawdę super błyszczeć. I przy drugiej warstwie topu można już sobie pozwolić na ruchy wolniejsze, można sobie pozwolić na ruchy dokładniejsze, można dojechać tym pędzelkiem już dokładnie tam, gdzie być może wcześniej przy pierwszej warstwie troszeczkę są jakieś niedociągnięcia, ale ważne jest to, aby przy tej pierwszej warstwie po prostu postępować dosyć szybko, bo inaczej pędzelek może nam stwardnieć. Ta pierwsza warstwa topu zawsze wysycha bardzo, bardzo szybko przez obecność właśnie aktywatora w paznokciu. Druga warstwa potrzebuje kilku minut, ale też zazwyczaj trwa to naprawdę bardzo, bardzo szybko, bardzo krótko. Jest to być może, no nie wiem, 3-4 do 5 minut maksymalnie. A po tym czasie możemy się już cieszyć naszym super rewelacyjnym, świeżym manikurem, pięknie błyszczącymi paznokciami i trwałymi, przede wszystkim trwałymi paznokciami. Nie zapominamy oczywiście o olejku do skórek. Można też go nałożyć pod paznokcie. Bardzo pomaga on przy wzroście paznokci. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podoba. Mam nadzieję, że starałam się wytłumaczyć wszystko krok po kroku. Jeżeli jest coś jeszcze niejasne, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem na wszelkie Wasze pytania, jakie macie dotyczące manikuru tytanowego i paznokci generalnie. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do zostawienia lajków. Bardzo się cieszę z każdego komentarza, z każdego lajka. No i tak jak powiedziałam wcześniej, czekam, żeby dobić do 500 subskrybentów. Mam nadzieję już niedługo, a wtedy na pewno
zorganizuję jakieś bardzo, bardzo fajne rozdanie z fajnymi nagrodami. A w międzyczasie ja się z Wami już żegnam. Cieszę się pięknymi paznokciami. Zostawiajcie pytania pod filmikiem. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach.